Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku przyjrzymy się tym słowom, które właśnie tutaj widzicie i zastanowimy się nad tym, jak je wymówić w języku hiszpańskim i co one znaczą. Większości z Was może się wydać, że oczywiście jest to proste, wymawia się to tak samo jak w języku angielskim i tutaj możecie się bardzo zdziwić. Jedno znaczenie nawet jednego z tych słów jest inne i nie ma nic wspólnego z hotelowiczami i opaskowiczami, którzy ten akurat rodzaj wakacji sobie wykupują. Nie ma to nic z hotelami wspólnego, czy też z pulserowiczami, można by było nawet powiedzieć po hiszpańsku, dlatego że taka opaska hotelowa, jeśli ma się ten konkretny pakiet wybrany, to jest pulsera, la pulsera, jak zresztą każda inna bransoletka. A zatem zajmiemy się tymi anglicyzmami w języku hiszpańskim. Odwiedzajcie również mojego Instagrama, Facebooka, do których to linki znajdziecie pod spodem w opisie, a my zaraz zaczynamy. Zapraszam. Pierwsze słowo, którym się zajmiemy, to to właśnie słowo. No i jak się wymawia to słowo po hiszpańsku? Otóż wymawia się je inclusive. Inclusive, czyli dokładnie tak samo, jak się pisze. I cóż to znaczy? I dlaczego wspomniałem na początku, że nie ma nic to wspólnego z wakacjami? Oczywiście nam kojarzy się z all inclusive. W języku angielskim jest to ten pakiet, który oznacza, że mamy wszystko w cenie. To znaczy, że możemy iść do baru z tą pulseritą, którą mamy na pulso, czyli na nadgarstku właśnie, i możemy prosić o jakikolwiek napój chcemy, czy też o żarcie. Głównie na tym to polega. W każdym razie takie pakiety w Hiszpanii oczywiście też istnieją, ale nazywają się todo incluido. Todo incluido, jak widzicie, incluido to jest oczywiście, że wszystko zawarte. Jest to bardzo podobne do inclusive, w każdym razie jest to inne słowo, dlatego musimy to rozróżniać i wiedzieć, że nie ma to jedno z drugim za dużo wspólnego, jeśli chodzi o hotelarstwo. Co zatem znaczy samo inclusive po hiszpańsku? Jest to przysłówek, który oznacza tyle co włącznie. To znaczy, że wymieniamy jakąś liczbę rzeczy i mówimy, że włączając tę ostatnią na przykład wymienioną rzecz, albo tę pierwszą i ostatnią, mamy całe conjunto, mamy cały zbiór jakichś innych rzeczy. Na przykład możemy powiedzieć vamos a quedarnos allí hasta el viernes inclusive. Vamos a quedarnos allí hasta el viernes inclusive. Czyli zostaniemy tam do piątku włącznie. To znaczy, że w piątek też tam będziemy, dopiero w sobotę na przykład wrócimy. Dokładnie tak jak w języku polskim. I tutaj, jak widzimy, używamy tego inclusive na końcu. Po tym ostatnim elemencie, w tym przypadku po piątku. Tak raczej będzie to działało. Jeśli będzie inna pozycja tego inclusive, to również zmieni się nam znaczenie, co zaraz zobaczymy. Ale jeszcze kilka innych przykładów do inclusive na końcu. Tego inclusive używa się raczej tak jak i w języku polskim tego włącznie, jeśli mówimy do jakiejś daty, do jakiegoś momentu włącznie, do jakiegoś elementu włącznie, ale można, choć trochę rzadziej, usłyszeć również, że od jakiegoś elementu włącznie coś się dalej będzie działo. Na przykład estoy en Sevilla desde el día 5 inclusive. Estoy en Sevilla desde el día 5 inclusive, czyli że jestem w Sewilli od 5 dnia miesiąca, w domyśle, nie wiadomo jakiego tutaj, ale el día 5 znaczy dzień jakiegoś miesiąca, piąty dzień jakiegoś miesiąca, inclusive, czyli że od tego dnia włącznie, bo już tam 5 będę. I tak to będzie działało z tym desde. Oczywiście najczęściej będziemy to mieli z hasta, albo też można spotkać z desde i hasta. Również albo z de i a, też można to tak spotkać. Na przykład nasz szef może nam powiedzieć nos toca trabajar desde el domingo hasta el sábado, ambos inclusive. Desde el domingo hasta el sábado, czy nos toca trabajar desde el domingo hasta el sábado, ambos inclusive, czyli dotyka nas dosłownie, przychodzi nam, musimy pracować od niedzieli do soboty, oba włącznie, czyli oba dni w domyśle włącznie. I to ambos, czy też ambas, jeśli mamy do czynienia z rzeczownikiem w rodzaju żeńskim, lubi bardzo się łączyć z tym inclusive. Mamy tutaj ambos inclusive, a gdybyśmy mieli rodzaj żeński, to by było ambas inclusive, jak na przykład hay que leer desde la página 14 hasta la 40. Ambas inclusive. Hay que leer desde la página 14 hasta la 40.
ambas inclusive, czyli że trzeba przeczytać od 14 do 40 strony obie włącznie. I tutaj mamy ambas oczywiście, bo mówimy o pachinas. Tak by to właśnie działało. Jeśli inclusive nie stoi na końcu, a przed czymś, to może nabrać znaczenia podobnego do incluso. Incluso w znaczeniu nawet. Nawet coś, nawet ktoś. Na przykład możemy powiedzieć coś takiego. Todos estaban de acuerdo, inclusive su marido. Todos estaban de acuerdo, inclusive su marido. Tutaj moglibyśmy to zmienić na incluso su marido. Oczywiście, czyli wszyscy byli w zgodzie, wszyscy się zgodzili, czy wszyscy się zgadzali w tym przykładzie, również nawet jej czy jego mąż. I w tym momencie mielibyśmy to znaczenie nawet, że włącznie, łącznie, włączając jego, jej męża, nawet wszyscy, nawet on, się zgodzili, byli w zgodzie. W tym momencie mamy taki zamiennik i możemy tego używać tak jak incluso, chociaż oczywiście incluso jest dużo częściej używane i dużo bardziej popularne w takich sytuacjach. Kolejna palabra, kolejne słowo, które poznamy, to właśnie słowo. I jak to słowo wymówimy? Oczywiście tak jak się pisze, czyli detective. Detective to oczywiście znaczy detektyw, to samo co po angielsku, to samo co po polsku. I możemy ułożyć sobie takie zdanie. A qué hora llegaron los detectives? A qué hora llegaron los detectives? Czyli o której przyjechali, o której przybyli detektywi. W tym momencie, jak widzimy, musimy zapomnieć o wymowie angielskiej detective i po prostu używać detective, dokładnie tak samo jak jest napisane, czy też detectives w liczbie mnogiej. Tutaj nie ma się nad czym rozwodzić za bardzo, dlatego że wiemy, co to słowo znaczy, po prostu inaczej się wymawia, niż na samym początku nam się może wydawać. Jeśli chodzi o detektives, to bardzo łączą się z kolejnym słowem, które poznamy. Jest to słowo, które wymawia się, oczywiście znowu tak samo, jak się pisze, jest to słowo suspense. Suspense, oczywiście pochodzące od angielskiego, znowu suspense. I ten suspense to jest to napięcie, to oczekiwanie, które może zostać wywołane w nas przez jakiś film, przez jakiś serial, bardzo często łączący się z detektives właśnie, jeśli jest jakiś kryminał, jeśli nie możemy się doczekać, jesteśmy w takim zawieszeniu, bo dosłownie to właśnie znaczy takie zawieszenie. I to też jest po hiszpańsku nie tyle tłumaczone na suspenso, bo taka wersja bardziej hiszpańsko brzmiąca by była. Tutaj raczej w Hiszpanii używa się suspense, chociaż w Ameryce Łacińskiej podobno używa się również suspenso, a może nawet częściej używa się suspenso niż suspense. W każdym razie możemy ułożyć sobie takie zdanie: El juego del calamar mantiene el suspense hasta el último momento. El juego del calamar mantiene el suspense hasta el último momento, czy też suspenso w wersji latynoskiej byłoby. W każdym razie znaczy to, że gra w kalmara, czy też Squid Game po angielsku, utrzymuje napięcie do ostatniego momentu, utrzymuje suspense, no bo chyba w języku polskim też możemy powiedzieć suspense, chociaż oczywiście to znaczy to napięcie, oczekiwanie, zawieszenie, czy cokolwiek takiego, ale w znaczeniu jakiejś rozrywki kinowej, czy też serialowej, czy też teatralnej najczęściej, lub też jeśli mamy do czynienia ze słowem pisanym. No to oczywiście też jakaś książka, jakiś kryminał na przykład, może nas utrzymywać w suspense właśnie. I tak to słowo musimy wymówić i w ten sposób możemy tego słowa używać. Kolejne słowo być może nie ma nic wspólnego z suspense, z jakimkolwiek napięciem, ale też jest ważne nie tylko w języku hiszpańskim, oczywiście w języku polskim, jak i angielskim również. No i jak wymówimy to słowo, które, uwaga, można zapisywać dwojako, albo przez K, tak jak dosłownie bezpośrednio z angielskiego się wzięło, albo można zamienić na to K hiszpańskie, czyli na F oczywiście. Więc można to wymówić jako folklore, folklore i folklore. Tutaj nie ma żadnej różnicy w wymowie pod względem tego K. K zostaje takie samo. W każdym razie, jeśli chcielibyśmy ułożyć sobie jakieś zdanie, moglibyśmy powiedzieć na przykład: mi amigo muestra interés por el folklore canario. Mi amigo muestra interés por el folklore canario, na przykład, czyli że mój znajomy, mój przyjaciel pokazuje zainteresowanie, wyraża zainteresowanie folklorem kanaryjskim. I w tym momencie
można użyć folklore przez K, można użyć folklore przez C, ale tak właśnie to wymówimy. I znaczy to dokładnie to samo, co w języku polskim, co w języku angielskim. Tutaj nie ma żadnej różnicy, może być przez K, może być przez C i znaczy to dokładnie to samo. Kolejny i ostatni w tym odcinku anglicyzm, ostatni z tej piątki, najmłodszy z tej piątki również, jest bardzo wszędobylski w języku hiszpańskim, tak samo jak i w języku polskim, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy wiedzą, co to znaczy i wiedzą, jak to się wymawia. No, w Polsce może trochę lepiej, oczywiście z polskim akcentem, w każdym razie w Hiszpanii nie do końca. Jak zatem wymówimy to słowo, które, uwaga, jeszcze nie dostało się do Diccionario RAE, nie dostało się do słownika Real Academia Española, to znaczy, że jest typowym anglicyzmem, który jeszcze nie jest uznawany, tak jak poprzednie cztery słowa, za słowa hiszpańskie. Oczywiście pochodzące z języka angielskiego, ale za słowa już hiszpańskie. Jest to słowo, które Anglicy wymówiliby cringe. W każdym razie chodzi o nasz cringe, jak to my po polsku mówimy. A Hiszpanie jak to wymówią? No, tutaj nie jest do końca tak samo, jak w przypadku tych ostatnich czterech słów, tych poprzednich czterech słów, że wymawia się tak, jak się czyta. To znaczy, powiedziałbym, że połowa osób, które posługują się tym słowem, tak właśnie to wymawiają po hiszpańsku i oczywiście wymówią to cringe. Cringe, jest bardzo wiele takich osób, ale też zwłaszcza młodzi, którzy mają lekcję angielskiego, którzy oglądają seriale angielskie, amerykańskie, wymówią to bardziej z angielska i powiedzą cringe. Cringe oczywiście z akcentem bardzo hiszpańskim, mocno zaznaczonym, no bo inaczej być nie może. I o cóż tu chodzi? Jeśli nie wiecie, co po polsku również znaczy cringe, chodzi tu o bardzo mocny wstyd, takie skręcanie się ze wstydu. Mniej więcej ciężko jest znaleźć jedno słowo odpowiadające temu uczuciu. Chodzi o wstyd spowodowany jakąś sytuacją, czymś obcym, czymś zewnętrznym, głównie zachowaniem kogoś innego. I w takim samym znaczeniu używa się tego cringe'u po hiszpańsku. I można wymówić to oczywiście cringe albo cringe. Niektórzy nawet widziałem, co bardzo było zabawne, żeby powiedzieć, przybliżyć tę angielską wymowę i żeby nauczyć Hiszpanów wymawiać ten cringe niby po angielsku bardziej, porównali to do Grincha z bajki o świętach Bożego Narodzenia, że wymawia się to mniej więcej w ten sam sposób, czyli cringe, a nie cringe. W każdym razie cringe też istnieje i też jest używane. No i jak tego Hiszpanie używają? Bardzo często w jakichś exclamaciones, w jakichś wykrzyknieniach, jak na przykład uy, que cringe, albo uy, que cringe, czyli o, ale cringe. W takim kontekście by tego użyli, albo inkorporując ten cringe do czegoś, co już w hiszpańskim istnieje, dlatego że można powiedzieć me da cosa, czyli dosłownie daje mi rzecz. To me da cosa znaczy bardzo wiele rzeczy, w każdym razie jedną z tych rzeczy, które ta ekspresja znaczy, jest wstyd, że daje mi coś, wstyd powoduje, że się wstydzę, że się ściskam, skręcam ze wstydu. To by było bardziej naturalne hiszpańskie, w każdym razie wśród młodych coraz częściej mówi się ay, ese tío me da cringe, ese tío me da cringe, o ese tío me da cringe, ese tío me da cringe, czyli ten tío, ten człowiek, ten stary, ten gość daje mi wstyd, prowokuje mi wstyd, prowokuje wstyd we mnie. Tak byśmy tego mogli użyć. I tutaj, jak powtarzałem już, pronunciacion zależy trochę od nas, bo Hiszpanie też albo to wymawiają po swojemu, albo bardziej, entre comillas, po angielsku. W każdym razie, jeśli chcemy zabrzmieć mniej anglicyzując i bardziej naturalnie po hiszpańsku, to możemy powiedzieć me da cosa, czyli że coś daje mi rzecz. Oczywiście można użyć innych sustantivos, innych rzeczowników tutaj, jak na przykład vergüenza, me da vergüenza, czyli że daje mi wstyd dosłownie. Samo vergüenza, vergüenza ajena to jest wstyd zewnętrzny, wstyd obcy, nie vergüenza propia, czyli nie wstyd z własnego powodu, z własnego zachowania, tylko z powodu zachowania
kogoś innego z powodu jakiejś zewnętrznej sytuacji. Istnieje też słowo grima. Grima to też jest takie wstydliwe skręcenie. W każdym razie, oczywiście, jako że angielski jest teraz bardzo popularny na świecie, no to cringe też jako taki bardzo wygodny zastępca tych wszystkich innych ekspresji jest coraz bardziej popularny, coraz częściej używany w języku hiszpańskim, głównie wśród ludzi młodych. Tak samo zresztą jak i po polsku, bardzo często młodzi mówią, że coś jest cringe'owe, a nie, że coś jest wstydliwe czy daje wstyd, no bo ten cringe nie do końca znaczy tylko wstyd. Oczywiście znaczy to, ta incomodidad, czyli ta niewygoda spowodowana z tego, co, z powodu tego, co czujemy, z powodu tego wstydu. Nie tylko sam wstyd, ale właśnie to uczucie w nas. Tak właśnie wygląda ten cringe w języku hiszpańskim. To już ostatnie słowo w tym odcinku, które poznamy. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Mam nadzieję, że ten odcinek nie był za bardzo cringe'owy, nie wzbudził Was, nie dał Wam cringe, tylko że dał Wam coś ciekawego. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Las Palmas de Gran Canaria. Jak zwykle jestem też jak zwykle przed hotelem Santa Catalina, który jest zaraz tam za mną. Ja będę już powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. To wsparcie cały czas pomaga mi nagrywać nowe odcinki i rozwijać kanał. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście nimi zostać, odwiedźcie serwis patronite.pl. Kliknijcie również przycisk subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a to po to, żeby nie stracić żadnego nowego odcinka, a podobno jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.